Musiała tu zostać stoczona intensywna bitwa. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Hiszpański galeon. Jak dostał się do tej jaskini? Może tędy wejdę do środka. Muszę w jakiś sposób przebić się przez pokład. Muszę w jakiś sposób przebić się przez pokład.
Okej, Falconet na stanowisku. Muszę trafić na dziób. Muszę trafić na dziób. Muszę trafić na dziób. Muszę trafić na dziób. Cholera, nie ruszy się. Muszę uwolnić ten bomb. Muszę dostać się na skrzynię. Muszę uwolnić ten bomb. Muszę uwolnić ten bomb. Cholera, bomb przesunął się za daleko.
Musi być sposób, by wspiąć się na maszty. Muszę pokierować bombem. Muszę pokierować bombem. Teraz powinnam dostać się na skrzynię. Teraz sprawdźmy, co trzymał u siebie kapitan. Muszę dostać się do kajuty. Zlekceważyliśmy tubylców. Przebiegłe skurczybyki. Powiedzieli nam o jaskini pełnej złota i zawiedli nas w pułapkę. To przeklęte miejsce było pełne potworów. Po zaciekłej walce odparliśmy je. Pozostali przy życiu ludzie, załadowali na statek wszystkie znalezione kosztowności. Bitwa musiała osłabić grotę, bo zawaliła się, kiedy próbowaliśmy uciec. Słyszę ich tam, nawet teraz. Przekopują się przez bariery. Muszę dostać się do kajuty. Pora opuścić okręt. Thank you.
Mimo rdzy widać, że to dobrej jakości broń. Zapewne wyprodukowano ją w Toledo. Miasto to było znane z obróbki metali. Wyszczerbienia na głowni wskazują, że broń była używana w wielu walkach. Thank you.
zanieśli relikwie do wielkiej świątyni. Skrzynie i... Co to było? Szczegółowe grawerunki na tym hełmie i jego niezwyczajnie dobry stan mogą sugerować, że był raczej elementem stroju niż ochroną w boju. Może Lopez wykorzystywał go, żeby przydać sobie znaczenia. Odcisk ze ściany cenote. To po prostu duży X i słowo uciekaj.